Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w piątym odcinku podcastu Rubieże Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony jak zawsze Oskar Stefański i zapraszam Was do odsłuchania naszego podcastu. Wspólnie ze mną dzisiaj jest jak zwykle Szymon Ostrowski. Witam serdecznie. Można powiedzieć, że też jak zwykle jest Patryk Remizow. Dzień dobry lub dobry wieczór. I także w tej edycji znowu się powtórzę z tym stwierdzeniem, jak zwykle jest także Katarzyna Pijankowska. Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio także stały bywalec, czyli Filip Pląskowski. Cześć wszystkim. I nowa osoba w naszym zespole, czyli Julia Niesyn. Witam wszystkich serdecznie. Dzięki Wam za przyjście i chciałem powiedzieć o tym, jakie tematy dokładnie przedstawimy. Zaczniemy dzisiaj od wizyty prezydenta Francji w Holandii i problemów związanych z tą wizytą i o problemach, które poruszyłem już w poprzednim podcaście związanym z rządem Marka Rutte w Holandii. Następnie przejdziemy do tematu związanego z wizytą europejskich przywódców, tych najważniejszych w Chińskiej Republice Ludowej. Kolejnym tematem, jaki przygotowaliśmy, jest sprawa związana z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a dokładnie chodzi o jego zarzuty i aresztowanie. Czwarty temat, jaki dzisiaj sobie przyjęliśmy, dotyczy Bułgarii i ich niezliczonych już wyborów parlamentarnych, jakie odbywają się na przestrzeni ostatnich lat. I dowiemy się, do czego one doprowadzą. Można zresztą przewidywać. Zamkniemy nasz podcast tematyką związaną z Finlandią, a dokładnie dwoma wydarzeniami z Finlandii. Pierwszym będzie Finlandia jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego i ostatnim tematem, którym zakończymy, będą wybory parlamentarne w Finlandii. W przypadku Finlandii dwa podcasty wcześniej opowiadałem o kampanii wyborczej w tym państwie, a teraz opowiem o perypetach związanych z tymi wydarzeniami. Tak jak powiedziałem, zaczniemy od Królestwa Niderlandów i wizyty prezydenta Francji w tym państwie. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Francji, taka oficjalna w Niderlandach od 23 lat. Można powiedzieć, że jest to pierwsza w tym wieku, zatem jest to takie wydarzenie wiekowe, jakby to tak można śmiesznie podsumować. Można się zastanawiać, dlaczego wcześniej prezydent Francji nie przyjeżdżał z oficjalną wizytą do Królestwa Niderlandów, głównie przez to, że były drobne sprzeczki na linii obu państw. Dopiero w momencie, w którym prezydentem Francji został Emmanuel Macron, relacje między oboma państwami i wspólna wizja polityki zagranicznej i polityki wewnętrznej w obu państwach się tak wyklarowała przez to, że premier Holandii i prezydent Francji personalnie dosyć mocno się lubią, co też powoduje, że ich relacje są bardzo dobre, tak samo jak relacje ich państw aktualnie. Wszystko z tego wynika. Innym powodem jest to, że sytuacja wewnętrzna w obu państwach jest także dosyć podobna. Oba państwa są dotknięte bardzo poważnymi protestami. We Francji dotyczą one reformy emerytalnej, w Holandii dotyczą one polityki środowiskowej rządu Marka Rutte i innymi około rządowymi aferami, których jest bardzo dużo. Zresztą to trzeba powiedzieć. Mark Rutte jako premier Holandii ma aktualnie bardzo duży problem we wszystkim ze względu na to, że jego koalicjant, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, to jest jedna z czterech partii składowych rządu holenderskiego, zapowiedziała chęć zmiany umowy koalicyjnej, co w ogóle może doprowadzić do rozpadu całego rządu. Będzie w ogóle takim dosyć przełomowym wydarzeniem, patrząc na to, że jest on jednym z najdłużej urzędujących premierów w historii Holandii. Notabene, więc jest to myślę, że dosyć ciekawe. Do tej pory wszystkie afery i takie bolączki związane z koalicjantami czy z własną osobą, takiemu ogromnemu pragmatykowi, jakim jest Mark Rutte, by uchodziły na sucho. To dosłownie zawsze, ale teraz wydaje się, że będzie miał jeden z najpoważniejszych problemów do poradzenia sobie z tym, nawet można powiedzieć trudniejszy niż w momencie, w którym wyrzucał z koalicji rządowej Partię dla Wolności, czyli
prawicowych ekstremistów holenderskich. Tak jak już wspomniałem, w Holandii są te wielkie protesty z jednej strony rolników, z drugiej strony zwolenników dalszej polityki ekologicznej, a nawet jeszcze większego rozszerzania i po prostu one się na siebie ścierają, a rząd stara się na nie odpowiadać. Partia Marka Rutte jest za takim statusem quo, czyli za drobnym rozwijaniem, czyli w zasadzie zarazem nie dogodzić tym i nie dogodzić tym, idąc po środku, ale jeden koalicjant, czyli wcześniej wymieniony apel chrześcijańsko-demokratyczny jest za tym, żeby bardziej udobruchać rolników. Z kolei demokraci, czyli drugi partner koalicyjny rządu Marka Rutte i jego partii ludowej, jest za tym, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć politykę klimatyczną. Także widać tutaj taki konflikt interesów nawet wewnątrz rządu, ze względu na to, że trzeba jednak kogoś wybrać. Trudno będzie w tym przypadku to wybrać. Zatem mamy już dokładnie wyklarowane problemy, jakie występują w tym państwie jeszcze raz. I przechodząc teraz do meritum związanym z wizytą prezydenta Francji w Holandii, to była ona wizytą dwudniową od 11 do 12 kwietnia. 11 prezydent Francji przyleciał do Hagi. W Hadze wygłosił przemówienie dotyczące jego wizji Europy, dotyczące problemów Europy, dotyczące problemów Francji i Holandii i całego regionu, w trakcie którego, no cóż, w trakcie tego przemówienia w teatrze w Hadze protestanci wywiesili taki charakterystyczny transparent w języku angielskim, które nazwali prezydenta Francji prezydentem przemocy i hipokryzji. Były to osoby, co ciekawe, niezwiązane ze strajkiem osób, które są przeciwne reformie emerytalnej we Francji, tylko związane z takim stronnictwem osób, które chcą jeszcze szerszych rozwiązań związanych z klimatem, chcą zaostrzenia polityki klimatycznej i tym podobne. Z kolei w trakcie środowego spaceru razem z królem Holandii Wilhelmem Aleksandrem Mark Rutte został prawie napadnięty przez tych teraz demonstrantów związanych z ruchem żółtych kamizelek. W ogóle to jest dosyć niepojęta sytuacja, że dochodzi do tego, że ktoś praktycznie prawie rzuca się na prezydenta Francji w trakcie jego oficjalnej wizyty. Coś totalnie nie do pomyślenia, jednak myślę, że jest to dosyć ciekawe. I przechodząc dalej, jeśli chodzi o takie ciekawe sytuacje związane z tym, jeszcze poza tymi dwoma takimi kontrowersyjnymi wydarzeniami, jest to, że holenderska prasa mocno to przyjęła do siebie, to, że prezydent Francji chciał powiedzieć coś po holendersku, no i mu nie wyszło ze względu na trudną wymowę języka holenderskiego dla Francuzów. I wybuchł taki śmiech w różnych gazetach czy w telewizjach z tym związanych. Po prostu ludzie zaczęli się śmiać z tego, że prezydent Francji nie potrafi poprawnie wypowiedzieć słów w języku niderlandzkim. Z kolei z drugiej strony ci sami ludzie bardzo mocno chwalili króla Holandii za to, że znakomicie mówi po francusku. Tutaj widzimy taki rozstrzał między tym. Myślę, że jest to dosyć ciekawy smaczek związany z tą wizytą. Dalej trzeba przejść do tego, o co dokładnie chodziło w tej wizycie. Są dwie istotne kwestie. Pierwsza jest związana z tym, że Holandia aktualnie jest jednym z największych sojuszników Francji w Europie, jeśli chodzi o ich pogląd na Unię Europejską i na reformy związane z Unią Europejską, a w tym kontekście na tą charakterystyczną dla liberałów z zachodniej Europy doktrynę, która ma doprowadzić do tego, do zjednoczenia Europy w państwo federalne w ramach Unii Europejskiej. Obaj szefowie swoich państw za tym po prostu opiewają. To jest jedna sprawa. Zresztą wygłosili takie przemówienie w trakcie wtorkowej wizycie w teatrze w Hadze, wtedy kiedy pojawił się ten taki charakterystyczny transparent względem Macrona. A druga kwestia jest taka, że Holandia dosyć mocno odchodzi od polityki energetycznej opartej na gaz z Groningen ze względu na dosyć poważne problemy środowiskowe w rejonie Fryzji. To jest takie, to jest północ Holandii dla jasności. Z tego wynika ten cały problem i Francuzi chcą na to odpowiedzieć w swój sposób. Z racji, że Francuzi są znani z tego, że prowadzą politykę
energetyczną opartą o energię atomową, to chcą właśnie rozwinąć energetykę atomową w Holandii, co się, co ciekawe, bardzo podoba tym koalicjantom Macrona, nie Macrona, tylko Marka Rutte, którzy są zwolennikami takiego mniejszego zaostrzania polityki klimatycznej, czyli w tym przypadku o wcześniej wymienionych Hadegach. Co ciekawe, podobno oferta francuska dotycząca energetyki jądrowej w Holandii jest znacznie ciekawsza dla Holendrów niż ta przedstawiona wcześniej przez Koreańczyków z południa i przez Amerykanów. Przez to najprawdopodobniej rozwojem energetyki jądrowej w Holandii zajmą się Francuzi. Widać tutaj, jakie oba państwa mają nakierowane swoje interesy i jak się traktują. I także widać, że pomimo 23 lat bez oficjalnej wizyty prezydenta Francji w Królestwie Niderlandów, stosunki między tymi państwami są bardzo dobre, tak trzeba to szczerze powiedzieć. I to w zasadzie jest wszystko, co jest związane z tą wizytą i z problemami wewnętrznymi Marka Rutte w Holandii. Zatem możemy przejść do drugiego tematu, który jest związany po raz kolejny z prezydentem Francji, ale także i z innymi przywódcami Europy, w tym przypadku z szefową Komisji Europejskiej i z minister spraw zagranicznych Niemiec. Dokładnie chodzi o wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Dziękuję za przekazanie głosu. Dzisiaj razem z Julią opowiem o wizytach europejskich polityków w Chinach. Ja opowiem o wizycie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz o podróży minister spraw zagranicznych Niemiec Anneleny Baerbock, a Julia opowie o wizycie prezydenta Francji Macrona. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Chin w tym samym czasie co prezydent Francji. Przewodnicząca rozpoczęła swoją wizytę 6 kwietnia 2023 roku. Powitanie Ursuli von der Leyen było skromne. Po wylądowaniu na lotnisku przewodniczącą powitał tylko chiński minister do spraw ekologii, w dodatku przy zwykłym wyjściu dla pasażerów, a nie na czerwonym dywanie rozłożonym na lotnisku. Ursula von der Leyen jeszcze przed wyjazdem do Chin wygłosiła przemówienie, które było wyraźnym sygnałem przed wizytą w Pekinie i dało do zrozumienia, że Unia Europejska zdaje sobie sprawę z chińskiego rewizjonizmu, jak i jego zagrożeń oraz że będzie wdrażać szereg narzędzi, aby zabezpieczyć swój wewnętrzny rynek oraz jego konkurencyjność. Przewodnicząca Komisji Europejskiej bezpośrednio odniosła się także do zmian, które zaszły w Chinach w ostatnich latach, głównie w chińskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz do skutków tych zmian dla bezpieczeństwa Europy. Von der Leyen uważa, że musimy z Chinami rozmawiać, jako że relacje Unii Europejskiej i Chin są zbyt ważne, by tego nie robić. Jednak jej zdaniem należy jednocześnie wyraźnie i zdecydowanie przedstawić Pekinowi stanowisko, zarówno jeśli chodzi o kwestie dotyczące Ukrainy, przyszłości ładu międzynarodowego, czy o kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa gospodarczego. Ursula von der Leyen uważa, że prezentuje dużo bardziej asertywne stanowisko wobec Chin, które wyartykułowała w wygłoszonym przemówieniu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej oświadczyła, że Unia Europejska nie dąży do całkowitego rozłączenia relacji z Chinami, ale do obniżenia ryzyka płynącego ze współpracy z nimi. Ursula von der Leyen w przemówieniu dotyczącym Chin zaproponowała Unii Europejskiej nie moc rozprężenie więzi gospodarczych z Pekinem, lecz odejście od ryzykownych zależności od Chin w sprawach gospodarczych. W Brukseli jako ryzykowne rozumie się na przykład uzależnienie od importu surowców strategicznych i technologii z Chin. Stanowisko von der Leyen powtórzyła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, której zdaniem Europa dla wzmocnienia bezpieczeństwa powinna nie skupiać się na rozprężeniu, lecz na zmniejszeniu ryzykownych zależności od Chin. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podczas swojej wizyty w Chinach wygłosiła przemówienie, które miało dwa główne przesłania. Po pierwsze, Ursula von der Leyen stwierdziła, że Europa nie może dać się zwieść co do kierunku, w którym podążają Chiny pod rządami swojego przywódcy. W wyjątkowo ostrym języku mówiła o ambicjach chińskiego przywódcy, aby uczynić Chiny najpotężniejszym państwem świata oraz o poparciu przywódcy Chin dla prezydenta Rosji, pomimo jego potwornej i nielegalnej agresji na Ukrainę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zwróciła uwagę na gotowość Pekinu do trwałego wykorzystania więzi gospodarczej z innymi krajami, aby Chiny mogły być pewne, że dostaną to, czego chcą. Po drugie, zdaniem Ursuli von der Leyen, Europa musi zdawać sobie sprawę z ryzyka wynikającego z jej bliskich relacji gospodarczych z Chinami.
zwłaszcza z transferu zaawansowanych technologii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej po rozmowach z przywódcą Chin w Pekinie powiedziała, że relacje handlowe pomiędzy Unią Europejską a Chinami są w coraz większym stopniu nierówne. Rośnie ujemny bilans handlowy ze strony europejskiej. Przekazała również, że wobec Unii Europejskiej w niektórych sektorach w Chinach wyrażają zaniepokojenie odnośnie niesprawiedliwych praktyk, które ograniczają ich dostęp do chińskiego rynku. Przykładem są towary rolno-spożywcze z Unii Europejskiej. Mierzą się one ze znacznymi przeszkodami. Podkreśliła również europejskie obawy dotyczące praw człowieka w Chinach. Ursula von der Leyen podczas swojej wizyty wzięła udział w spotkaniu z prezesem Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach oraz z przedstawicielami różnych europejskich branż obecnych w Chinach. Premier Chin przyjął przewodniczącą Komisji Europejskiej na spotkaniu i roboczym lunchu. Z premierem Ursula von der Leyen rozmawiała o tym, jak zrównoważyć handel Unii Europejskiej i Chin, gdyż europejskie firmy mają wiele do zaoferowania Chinom, jednak potrzebują one równych szans, aby inwestować i dostarczać swoje towary i usługi. Gospodarki Unii Europejskiej i Chin są ze sobą silnie powiązane, ale deficyt handlowy Unii Europejskiej rośnie z powodu praktyk dyskryminacyjnych ze strony Chin. Niektórzy komentatorzy nazywają Ursulę von der Leyen złym policjantem z Brukseli, głównie przez jej silne relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem i poparcie dla stanowiska NATO. Jedno z planów, które miała von der Leyen, była próba przekonania Pekinu w sprawie dotyczącej Ukrainy, lecz nie pojawiły się żadne oznaki zmiany stanowiska Chin w tej sprawie. Chiny w dalszym ciągu nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nadal sprzeciwiają się nakładanym na nią sankcjom. Choć Ursula von der Leyen przekazała, że po rozmowie z nią chiński przywódca wyraził gotowość do bezpośredniej rozmowy z prezydentem Ukrainy. A teraz opowiem o wizycie w Chinach Anneleny Baerbock, szefowej niemieckiej dyplomacji. Tuż przed wizytą Anneleny Baerbock w Pekinie niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Niemcy są bardzo zaniepokojeni sytuacją wokół Tajwanu i za taką sytuację winią Chiny. Te słowa padły dosłownie na kilka godzin przed wylądowaniem Anneleny Baerbock w Pekinie, która wyruszyła do Chin, gdzie w jej planie znalazło się m.in. omawianie kwestii w Tajwanu i wojny w Ukrainie z najwyższymi chińskimi urzędnikami zagranicznymi i wojskowymi. Wizyta miała miejsce tuż po wizycie Emmanuela Macrona w Pekinie. Baerbock jest zdystansowana wobec Chin, przed swoją wizytą apelowała o większą ostrożność w handlu z Chinami. W trakcie swojej podróży spotkała się m.in. z przedstawicielami niemieckich firm oraz chińskim ministrem spraw zagranicznych. W jej planie podróży oprócz Chin znalazła się Korea Południowa i wizyta w strefie zdemilitaryzowanej oraz rozmowy polityczne w Seulu, jak i spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7 w Japonii. W Pekinie do Anneleny Baerbock miał dołączyć szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell, lecz nie mógł się pojawić, ponieważ uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Anneleny Baerbock oznajmiła, że podczas swojej wizyty najważniejszy priorytet będzie miała sprawa wojny w Ukrainie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że Chiny, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponoszą szczególną odpowiedzialność za pokój na świecie, a to, jaką rolę przyjmą Chiny ze swoim wpływem na Rosję, będzie miało konsekwencje dla całej Europy i dla naszych relacji z Chinami. Zdaniem niemieckiej minister spraw zagranicznych, Chiny powinny wywierać wpływ na Rosję, by ta zakończyła wojnę w Ukrainie. Anneleny Baerbock podkreśliła, że tylko Putin może powstrzymać agresywną wojnę, a Chiny zaś mają największy wpływ na Rosję i na jej przywódcę i muszą odegrać swoją rolę. Minister spraw zagranicznych oznajmiła w Chinach, że nie można być obojętnym na napięcia w cieśninie tajwańskiej, natomiast eskalacja militarna w regionie byłaby najgorszym scenariuszem dla świata, a skutki takiego starcia dla światowej gospodarki byłyby ogromne, niezależnie od tego, jak bardzo Europejczyków obchodzi Daleki Wschód. Przemawiając podczas wizyty w Chinach, Baerbock powiedziała, że Unia Europejska nie może być obojętna na napięcia wokół Tajwanu, podkreślając jednocześnie, że bliskie partnerstwo z partnerami wyznającymi wspólne wartości, takie jak Stany Zjednoczone, będzie miało kluczowe znaczenie, kiedy staniemy w obliczu własnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak Rosja. Dziękuję za wysłuchanie. Teraz przekazuję głos Julii. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Wizyta Macrona w Chinach miała na celu poprawę relacji między Unią Europejską a Pekinem, które od czasu agresji Rosji na Ukrainę znacząco się pogorszyły. Dodatkowo przywódcy obu państw rozmawiali o przywróceniu równowagi w stosunkach handlowych oraz o możliwych sposobach zakończenia wojny, która od ponad roku trwa za wschodnią granicą Polski. Zaczynając od takiej najprostszej sprawy, czyli właśnie relacji handlowych,
podpisany został szereg porozumień dotyczących zacieśnienia współpracy gospodarczej między Paryżem a Pekinem. Szef francuskiej firmy Airbus porozumiał się z chińskimi przedsiębiorcami w sprawie otwarcia nowej linii produkcyjnej tych maszyn, dzięki której to wyprodukowane zostanie 160 samolotów. EDF, czyli Electricité de France, przedłużyło umowę z China General Nuclear Power Group dotyczącą partnerstwa w zakresie elektrowni atomowych. Inne umowy dotyczyły takich towarów bardziej codziennego użytku, jak kosmetyki, chemia gospodarcza czy odzież. Prezydent Chin wyraził chęć wzmocnienia i wznowienia kontaktów z państwami Unii Europejskiej we wszystkich dziedzinach, nie tylko właśnie tej handlowej, gospodarczej. Przechodząc dalej, warto wspomnieć o intencjach, którymi kierował się prezydent Francji w czasie swojej wizyty w Azji. Prezydent Macron od pewnego czasu promuje na bardzo szeroką skalę ideę autonomii strategicznej, która to oznacza przyjęcie przez Europę pod przewodnictwem właśnie Francji pozycji takiej trzeciej siły na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Narracja ta spotkała się jednak z negatywnym odbiorem przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a specjaliści i komentatorzy wydarzeń politycznych dostrzegają w decyzjach Macrona powrót do myśli gaullistowskiej. Na kilka godzin przed przylotem prezydent Republiki Francuskiej rozmawiał telefonicznie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, czyli prezydentem Bidenem. Obaj przywódcy zgodzili się na próbę zaangażowania Chin w budowę trwałego pokoju w regionie oraz dążenie do przyspieszenia zakończenia konfliktu militarnego, który jest wynikiem ataku Rosji na Ukrainę, co zostało potwierdzone w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez biuro prezydenta Francji. Emmanuel Macron po przylocie do Chin został przyjęty ze wszystkimi honorami, w przeciwieństwie do Ursuli von der Leyen, co pokazuje, że chińskim władzom zależało właśnie na uzyskaniu kontaktu, polepszeniu kontaktu z prezydentem Francji, który wedle kreowanej przez siebie polityki nie chce mieć za partnera i sojusznika jedynie Amerykanów. Chiny świetnie dostrzegły okazję do nawiązania współpracy z wiodącym państwem europejskim, a tym samym szansę na osłabienie pozycji Amerykanów na starym kontynencie. Dowodem na to było chociażby zejście prezydenta Chin po monumentalnych schodach do Emmanuela Macrona, co zdarza się niezwykle rzadko, gdy politycy rangi światowej odwiedzają Pekin. Zorganizował on również wystawny bankiet na cześć Francuza, na który to notabene szefowa Komisji Europejskiej nie została zaproszona, jak i również ugościł on prezydenta Macrona w rodzinnej rezydencji i uraczył go tradycyjną chińską herbatą, zgodnie ze wszystkimi rytuałami. Ponadto Macron odwiedził również jedną z chińskich uczelni, gdzie został przywitany bardzo entuzjastycznie przez młodych studentów, na co w obecnej sytuacji nie mógłby liczyć we własnym kraju. Europejskim politykom nie udało się doprowadzić do tego, aby przywódca Chin publicznie zmienił stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie. Przypomnijmy, że Pekin nie potępił rosyjskiej agresji na terytorium sąsiadującego państwa. Prezydent Chin ponownie potwierdził swoje nadzieje na polityczne osiągnięcie pokoju oraz potępił i zaapelował o niebombardowanie ludności cywilnej oraz nieużywanie broni nuklearnej. Emmanuel Macron po powrocie na stary kontynent udzielił dwóch wywiadów. W ich czasie stwierdził, że Europa nie powinna być naśladowczynią Ameryki. Dodatkowo odniósł się do kwestii Tajwanu. Stwierdził, że Europa nie ma takich narzędzi, aby zajmować się sprawami Azji Wschodniej i Południowej. Dodatkowo powiedział, że jeżeli sami Europejczycy nie potrafią rozwiązać kryzysu, który toczy się na ich kontynencie od wielu miesięcy, to takie grożenie paluszkiem Chinom na zasadzie, jeżeli coś zrobicie na Tajwanie, to zaraz tam będziemy, jest bezsensowne i tylko podkręca sytuację, która i tak jest bardzo napięta od bardzo długiego czasu. Prezydent Chin najwidoczniej poczuł się po takich słowach bardzo pewnie, ponieważ gdy Macron wyleciał z Azji, chińskie wojsko rozpoczęło manewry wojskowe blisko terytorium Tajwanu. Do słów Macrona odniósł się również przewodniczący tajwańskiego parlamentu, który nie ukrywał, że jest zmieszany taką wypowiedzią europejskiego polityka, a ponadto najwidoczniej dewiza Francji o treści wolność, równość i braterstwo wyszła z mody. Wizytę Macrona w Chinach skomentował także były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Powiedział on w nieco bardziej dosadnych słowach niż tutaj użyję, że prezydent Francji zdecydowanie za bardzo zabiega o względy polityków chińskich. W tej samej wypowiedzi pochwalił prezydentów Chin i Rosji za ich intelekt oraz stwierdził, że tych dwóch przywódców znacząco przewyższa aktualnego prezydenta Stanów, Joe'a Bidena. Dziękuję bardzo i przekazuję głos dalej. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał się teraz skupić w swojej wypowiedzi na ostatnich wyborach parlamentarnych, które miały miejsce w Bułgarii, a miały one miejsce 2 tygodnie temu, czyli 2 kwietnia.
Otóż w Bułgarii od pewnego czasu trwa poważny kryzys polityczny, bowiem w przeciągu zaledwie 2 lat w tym bałkańskim państwie ludzie aż 5-krotnie szli do urn w celu wyłonienia swoich przedstawicieli do parlamentu. Ostatni raz miało to miejsce właśnie 2 kwietnia. Sytuacja ta wynika m.in. z braku konsensusu wśród partii politycznych co do kształtu nowego ewentualnego gabinetu. Obecnie 2 największymi siłami politycznymi w tym kraju są partia GERB, kierowana przez byłego wieloletniego premiera Bojko Borisowa, oraz ugrupowanie Kontynuujemy Zmiany pod przewodnictwem również byłego szefa Rady Ministrów Kiryła Petkowa. Jeśli chodzi o te ugrupowania, to są one bardzo bliskie sobie pod względem ideologicznym. Zarówno GERB, jak i Kontynuujemy Zmiany są partiami proeuropejskimi i nastawionymi na pogłębienie współpracy transatlantyckiej. Otóż oba te ugrupowania są za dalszym wspieraniem Ukrainy w jej walce przeciwko rosyjskiej inwazji. Jednak kwestią taką poważną, która dzieli obie te siły w bułgarskim parlamencie, jest wzajemna niechęć ich liderów względem siebie. Otóż Kirill Petkow, czyli lider Kontynuujemy Zmiany, zanim na krótki czas objął funkcję premiera, a miało to miejsce w grudniu 2021 roku, lansował siebie na polityka stojącego w całkowitej kontrze do Bojko Borisowa, którego nieustannie krytykował, m.in. osądzając lidera GERB-u o korupcję i defraudację unijnych pieniędzy. Siebie z kolei Petkow przedstawiał jako osobę spoza układu, która wniosłaby dużo świeżości do bułgarskiej polityki. W ten oto sposób te 2 bliskie ideowo bloki zaczęły grać pierwsze skrzypce w bułgarskiej polityce, a żadne z nich nie mogło zbudować sobie odpowiedniej przewagi nad drugim, chociażby poprzez zwykłe dogadanie się z potencjalnymi koalicjantami. I wiele na to wskazuje, że o politycy w Sofii nie będą w stanie dogadać się również i tym razem. Jeśli chodzi o ostatnie wybory z 2 kwietnia, to do parlamentu weszło 6 ugrupowań. Najwięcej głosów otrzymał GERB. Otrzymał poparcie na poziomie 26,5%. Ale tuż za nim była partia Petkowa z poparciem na poziomie 24,5%, czyli zaledwie 2 punkty procentowe mniej. Trzecią siłą w Bułgarii stała się konserwatywna i silnie prorosyjska partia Odrodzenie, która z kolei cieszy się poparciem na poziomie 14%. Jeśli chodzi o to ugrupowanie, to nie chce z nim współpracować ani Borisow, ani Petkow, bowiem wiązałoby się to ze zmianami w dotychczas wysoce proeuropejskiej i protransatlantyckiej polityce Bułgarii oraz utratą zaufania ze strony zachodnich partnerów, bowiem ta partia Odrodzenie słynie ze swojej prorosyjskości. Oni jawnie deklarują się jako siła prorosyjska w Bułgarii. W takiej kolejności do parlamentu weszłaby partia mniejszości tureckiej, z którą politycy 2 największych ugrupowań również nie są skłonni stworzyć koalicji z powodu rzekomej korupcji panującej wśród polityków reprezentujących bułgarskich Turków oraz ich bliskich relacji z niepopularnym w Bułgarii Erdoganem. W parlamencie ponadto znaleźliby się także socjaliści oraz partia Jest taki naród. Lecz ani GERB, ani Petkow nie byliby w stanie utworzyć z nimi większościowego rządu. Bułgarii pozostaje zatem dogadanie się między politykami i utworzenie potencjalnej wielkiej koalicji GERB z partią Petkowa, przynajmniej na czas obecnej wojny na Ukrainie. Oraz drugą taką możliwością byłoby pozostanie w politycznym marazmie i rozpisanie kolejnych, to już 6 wyborów od 2021 roku, które by miały miejsce w Bułgarii, ale żadnym politykom w Sofii, jak i samym Bułgarom na takim scenariuszu nie zależy, więc co przyniesie przyszłość, tu jeszcze trudno rozstrzygnąć, bowiem ta niechęć, która panuje między liderami obu tych frakcji, największych frakcji w bułgarskim parlamencie, jest na tyle wysoka, że jednak wszystko jest możliwe. Dobrze, to by było wszystko, jeśli chodzi o mnie, i przekazuję głos dalej. Dziękuję bardzo. Będzie teraz trochę o Donaldzie Trumpie. Się tak wcisnę się trochę w ten dyskurs taki merytoryczny,
czymś, co ja powoli zaczynam nazywać taką polityką tabloidową, to znaczy mówimy o rzeczach, które są no, dosłownie jak z jakiegoś kolorowego pisemka, bo niewiele to ma wspólnego z polityką, to znaczy niewiele ma na pierwszy rzut oka, jest bardzo sensacyjne i takie bardzo celebryckie. To wszystko się w sumie wpisuje w to, kim jest Donald Trump, bo przecież on zaczynał właśnie bardziej jako celebryta. Przecież jest aktorem znanym z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Dobrze, na początku tego miesiąca, 4 kwietnia, Donald Trump zawitał do Nowego Jorku, żeby tam w budynku sądu wysłuchać zarzutów i oczywiście powiedzieć, że jest niewinny. Czego dowiedzieliśmy się tego dnia? Co takiego się wtedy wydarzyło? Może najpierw takie małe streszczenie tego, o czym mówiłem w poprzednim wydaniu. Donald Trump jest oskarżony przez prokuraturę Nowego Jorku o, dzisiaj już wiemy, o jakieś przestępstwa, które miały być powiązane z jego próbami ukrywania romansu sprzed lat w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Samo ukrywanie romansu, czy bycie jakby, czy w ogóle romansy, no to nie jest nielegalne. Nielegalne jest to, co robił Donald Trump, to znaczy on za pomocą pewnych fałszerstw dokumentów, faktur, próbował ukryć, że takiego ukrywania tego romansu dochodziło i to jeszcze w czasie kampanii wyborczej. I rzeczywiście, we wtorek okazało się, że na Donaldzie Trumpie ciążą 34 zarzuty i każdy z nich odpowiada dosłownie jednej fakturze, która została wystawiona na nazwisko Michaela Cohena, jego prawnika, który zajmował się kontaktami i jakby, no, przykryciem sprawy właśnie z tą byłą kochanką ówczesnego kandydata na prezydenta, która miała otrzymać tam odpowiednio bodajże 130 tysięcy dolarów. Cohen miał dostać jeszcze więcej za zajęcie się tą sprawą. Wszystko było właśnie w fakturach ukryte jako usługi prawnicze. Jak się okazało, no to żadnych tych usług po prostu nie było. To znaczy było po prostu takie po kawałku przekazywanie tych pieniędzy, o których wspomniałem, łącznie 420 tysięcy dolarów. I tak jak trochę mówiłem, tak jak mówiło wielu ekspertów, tak jak się można było spodziewać, Donald Trump przybył do tego Nowego Jorku. On gdzieś tam cichcem przybył do tego budynku sądu, nie głównym wejściem, tylko wejściem bocznym. W ogóle pod budynkiem zebrało się wielu zwolenników, przeciwników Trumpa. Tam nie doszło do żadnych incydentów, chociaż, tak jak wspomniałem, policja była gotowa na reakcję w razie czego. I Trump pojawił się w budynku, trwało to wszystko dosyć krótko, to znaczy on od przybycia czekał godzinę od tego pobrania odcisków palców, usłyszał wszystkie te zarzuty, jednak one zostały odczytane, to jest 34 razy. One są zresztą, te dokumenty dostępne, zachęcam do ich sprawdzenia. 34 takie strony właściwie i na każdej jest, że ta faktura jest niejasna i jest to zgodnie z prawem z Nowego Jorku, to jest przestępstwo najniższego szczebla, ale jednak jest to przestępstwo i będziemy w tej sprawie działać jako sąd. To jest to. I Trump oczywiście, tak jak mówię, powiedział, ja jestem niewinny, to nie jest przestępstwo, ja nic nie wiedziałem, nic się nie działo. Tego samego dnia Trump wrócił do swojego domu na Florydzie, do tego klubu Mar-a-Lago, gdzie wygłosił przemówienie, w którym jak to on opowiadał o tym, jak to demokraci, czy jak on też lubi mówić, radykalna lewica, chcą go zniszczyć. I nie chodzi o to, że oni chcą, nie wiem, dobrać się, oni chcą jego tak typowo zniszczyć, oni chcą się dobrać do zwykłych Amerykanów, ale na drodze stoi im tylko Donald Trump i oni muszą najpierw zniszczyć Donalda Trumpa, żeby zacząć niszczyć
jednego po drugim poszczególnych zwolenników Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. Brzmi to jak to brzmi i budzi to pewne rozbawienie, w jaki sposób to jest tłumaczone. Naturalnie pojawiały się komentarze o tym, jaki to Trump jest wspaniały, jacy to ci demokraci są diaboliczni, źli, potworni i tak dalej. Donaldowi Trumpowi za każdy, ogólnie za takie oszustwa w fakturach, ten nieporządek w papierach, jak zwał, tak zwał, grozi mu 4 lata więzienia. Ale tak jak mówiłem, to nie zmienia nic w jego możliwości startu w wyborach, bo jest możliwe, zgodnie z prawem amerykańskim, prawo amerykańskie nie zabrania tego, można kandydować na przykład właśnie na prezydenta Stanów Zjednoczonych, będąc osadzonym i można prowadzić kampanię prezydencką z więzienia. Prawo tego absolutnie nie zabrania. Powiem więcej, ja parę dni temu słyszałem, że Joe Exotic z programu, z serialu Netflixa, ten Król Tygrysów, on chce kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. On właśnie odsiaduje wyrok. Więc polityka amerykańska to jest niezłe widowisko do obserwowania. Ale zastanówmy się, bo ja mówiłem, że to wszystko powierzchownie, w ogóle nie ma absolutnie żadnego związku z polityką, tą wielką polityką amerykańską. Zastanówmy się, czy to całe zamieszanie może mieć jakikolwiek wpływ na notowania Donalda Trumpa, na jego pozycję polityczną. Otóż okazuje się, że ten wpływ jakiś jest. Na ostatnim nagraniu ja mówiłem, że poparcie dla Trumpa, czy też ten brak poparcia według sondaży wygląda w następujący sposób, że Trumpa popierało 39% ankietowanych według sondażu, które znaleźć można było na stronie 338. 58% ankietowanych mówiło, że Trumpa nie lubi, nie chce, żeby on w ogóle działał w polityce, istniał. 12 kwietnia zrobiono podobny sondaż dotyczący właśnie postaci Trumpa i te liczby są już zupełnie inne i one są na korzyść Trumpa. To znaczy było 39% poparcia, teraz jest 45% do 53% jakby tej oceny negatywnej, czyli ten elektorat negatywny topnieje. Część czy to niezdecydowanych, czy to właśnie osób, które Trumpa nie lubią, jednak się do niego przekonały w przeciągu ostatnich 2 tygodni, co jest bardzo znaczące. Równolegle też warto odnotować, że jego największy rywal, czyli urzędujący prezydent Joe Biden, też odnotował skok poparcia. Może to są 2 punkty procentowe, ale mimo wszystko z 46% jeszcze w marcu do 48%. I też spadł mu ten elektorat negatywny z 52% na 51%, ale mimo wszystko spadł. Morning Consult, ja mówiłem o tej stronie i o ich sondażu też 2 tygodnie temu. Tym razem też prezentuje ten sondażowy potencjalny wynik, jakby jak mogłyby wyglądać, jakby się mogły rozłożyć procentowo głosy. Zaczynając od góry, ale tak naprawdę zaczynając od końca. Gdyby Biden startował do wyborów, jakby to jest pewnik. Joe Biden nie ma, przynajmniej na razie, nie ma żadnego rywala w prawyborach, w partyjnych wyborach na kandydata na prezydenta. Nie ma żadnego przeciwnika, mimo że nawet pojawia się nazwisko Kennedy. Wraca rodzina Kennedy, tym razem też z jakimś oryginałem, Robertem F. Kennedy, który wierzy w to, że szczepionki są szkodliwe. Ale do brzegu. Gdyby Joe Biden stanął do walki o urząd prezydenta z Ronem DeSantisem, to otrzymałby o 2 punkty procentowe głosów więcej, 43% do 41%.
z Donaldem Trumpem byłoby podobnie, bo to by było 43 do 42%. To jest marginalna różnica, ale tak naprawdę te dywagacje nie mają absolutnie żadnego znaczenia, gdy spojrzymy na to, jak wyglądałby taki pojedynek w partii republikańskiej. Trump zmiażdżyłby DeSantisa, to jest 56% do 23%. Tak, 56% ankietowanych deklaruje, że gdyby mieli wybierać Trump DeSantis, to wybraliby Trumpa. Co mówię tutaj, to jest dwa razy tyle poparcia. To jest niezwykłe, że Donald Trump mimo wszystko na całej tej sprawie był w stanie zbudować sobie, a nawet jakby umocnić swoją pozycję, bo też CNN podaje, że Donald Trump od początku roku zebrał, w sumie jego sztab wyborczy zebrał 18 milionów dolarów na działania właśnie związane z promocją jego osoby, jego kandydatury na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale co ważne, aż 15 milionów dolarów zostało zebrane w ciągu ostatnich 2 tygodni, kiedy zostało ogłoszone, że Trump zostanie, że ciążą na nim zarzuty o jakieś fałszerstwa związane z dokumentami. Więc ten czarny PR mimo wszystko mu pomaga, to odbudowanie wokół siebie ofiary. Sprawa mimo wszystko, nie wiem, w tym roku ona nie będzie grała takiej dużej roli. Już wiemy, że następna rozprawa odbędzie się dopiero 4 grudnia. Więc przez lato, jesień my zdążymy zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje, co się działo tak naprawdę, bo już teraz to są takie wczorajsze wieści i one nie mają takiego znaczenia. Po prostu ten czas jest dany dlatego, że tak po prostu działa system prawny w Stanach Zjednoczonych. On pozwala na dogadanie się oskarżonego z prokuraturą. Trump oczywiście, on nie będzie się chciał dogadywać, on ma prawników, on będzie walczył tak w tym grudniu i dalej, tylko że po prostu bardzo często osoby oskarżane o różne przestępstwa, nawet jeśli są niewinne, co jest bardzo ważne, zdecydują się przyznać do winy w zamian za niższy wyrok, bo bardzo często dzieje się tak, to jest rzecz systemowa, to jest ten rasizm systemowy amerykański, bardzo często zdarza się tak, że osoby z mniejszości etnicznych są oskarżane o jakieś ciężkie przestępstwa i za które bardzo często czeka je albo kara dożywocia, albo kara śmierci, ale jeśli decydują się na współpracę z prokuratorem, to znaczy biorą winę na siebie, dostają jakieś wyroki kilkudziesięciu lat więzienia i bardzo często się okazuje, no też dzięki badaniom DNA na przykład, że tej osoby nie było na miejscu zdarzenia, więc nie mogła go popełnić i zostaje zwolniona, ale gdyby ktoś, jest bardzo często adwokaci z urzędu, bo to są osoby niezamożne, oskarżeni, decydują się właśnie za radą adwokatów z urzędu, żeby po prostu wziąć winę na siebie, a później się zobaczy, tak? Tylko że po prostu człowiek odsiaduje mimo wszystko kilka do kilkunastu lat, po prostu traci znaczną część życia. Trumpa to nie czeka. Donald Trump będzie nas jeszcze pewnie zabawiał w tym roku, mimo że zainteresowanie tematem spadnie, a w grudniu on już ze swoimi prawnikami, którzy mają pensje w dolarach większe niż Robert Lewandowski w euro, będą po prostu działać, robić wszystko, żeby Trump nie został uznany za winnego. I cóż, i tak naprawdę to jest wszystko w tej sprawie i myślę, że na trochę odpoczniemy też i tutaj w podcaście i w ogóle od Donalda Trumpa na pewien czas. Dziękuję. Dziękujemy, Szymon. Teraz ja opowiem troszkę o Finlandii, która w dniu 74. rocznicy powstania NATO stała się 31. członkiem organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Proces akcesyjny został zakończony, gdy fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto przekazał dokumenty ratyfikacyjne amerykańskiemu sekretarzowi stanu Antonemu Blinkenowi w siedzibie NATO w Brukseli.
W maju ubiegłego roku kraj złożył wniosek o przystąpienie do NATO, zmieniając swoją politykę zagraniczną w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. Przystąpienie Finlandii do sojuszu oznacza dodanie nowej granicy o długości 1340 km z Rosją, a także własnych znaczących zdolności militarnych. Początkowo Finlandia i Szwecja planowały wspólnie przystąpić do sojuszu, ale proces ratyfikacji dla obu krajów był przeciągany przez Turcję i Węgry. Ostatecznie Finlandia otrzymała ofertę przystąpienia do NATO, natomiast Szwecja pozostała w zawieszeniu. Węgry próbowały wykorzystać to jako kartę przetargową w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczącą wypełniania warunków odblokowania środków z Funduszy Spójności oraz KPO. Turcja powoływała się natomiast na to, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja po prostu wspierają terrorystów. Oba te kraje są bowiem domem dla wielu uciekających przed wojną i prześladowaniami Kurdów. Wielu z nich jest aktywna politycznie i domaga się utworzenia samodzielnego państwa kurdyjskiego, częściowo obejmującego obecne terytorium Turcji. Turcja uznaje takie postulaty za ekstremizm, a pracująca partia Kurdystanu, której aktywiści faktycznie mieszkają w Finlandii i w Szwecji, jest uznana za międzynarodową organizację terrorystyczną. Stojąc obok sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto, kwaterze głównej NATO w Brukseli, Blinken, oświadczył: po otrzymaniu tego dokumentu przystąpienia możemy teraz ogłosić, że Finlandia jest 31. członkiem Traktatu Północnoatlantyckiego. Po przekazaniu dokumentów fińska flaga została wywieszona przed kwaterą główną organizacji. Prezydent Finlandii ocenił, że dołączenie do NATO to dla Finlandii historyczna chwila, ponieważ bezpieczeństwo i stabilizacja są niezwykle istotne dla Finów. Era wojskowego niezaangażowania w naszej historii dobiegła końca, powiedział fiński prezydent podczas ceremonii akcesyjnej, w której uczestniczyli wyżsi urzędnicy i ministrowie spraw zagranicznych sojuszu. Rozpoczyna się nowa era, kontynuował. Członkostwo Finlandii nie jest wymierzone w nikogo, podkreślił. W oddzielnie opublikowanym na Twitterze oświadczeniu prezydenta Niinistö podkreślono, że członkostwo Finlandii nie jest kompletne bez członkostwa Szwecji. Członkostwo naszego kraju w NATO nie jest kompletne bez członkostwa Szwecji. Nasze wytrwałe starania o szybkie członkostwo Szwecji nadal będą kontynuowane, zapewnił już fiński przywódca. To był najszybszy proces akcesyjny we współczesnej historii NATO, powiedział Jens Stoltenberg podczas ceremonii. Nie mogę się doczekać powitania Szwecji w sojuszu tak szybko, jak to tylko możliwe. Głos w sprawie członkostwa Finlandii zabrał również oczywiście prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Gratuluję Finlandii jej prezydentowi Sauliemu Niinistö przystąpienia do NATO w 74. rocznicę powstania sojuszu. W obliczu rosyjskiej agresji sojusz stał się jedyną skuteczną gwarancją bezpieczeństwa w regionie. Liczymy, że najbliższy szczyt NATO w Wilnie, który zaplanowany jest na 11 lipca, przybliży Ukrainę do naszego wspólnego euroatlantyckiego celu. Z kolei armia Finlandii, która jest jedną z najsprawniejszych w Europie, wyróżnia się swoją gotowością bojową oraz nowatorskimi rozwiązaniami. W 2015 roku, po rosyjskiej inwazji na Krym i Donbas, Finowie uświadomili sobie zagrożenia ze wschodu i od tego czasu zaczęli inwestować w obronność. W 2021 roku rząd przeznaczył na ten cel 5,7 miliarda dolarów, co stanowiło dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach, a szacuje się, że w kolejnych latach ta kwota będzie wynosić ponad 6 miliardów euro rocznie. Finowie szybko modernizują swoją armię, zamawiając m.in. 64 amerykańskie myśliwce F-35, pociski rakietowe i bomby szybujące, a także przeciwpancerne pociski dalekiego zasięgu Spike. Z kolei marynarka wojenna zamawia w Szwecji amunicję do okrętów, w Korei z kolei dojadą haubice samobieżne. Ten rok rozpoczął się również od zakupu włoskich karabinów snajperskich koncernu Beretta wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Pomimo, że liczba żołnierzy w Finlandii w czasie pokoju wynosi tylko 31,5 tysiąca, kraj może w każdej chwili powołać pod broń 1,5 miliona przeszkolonych rezerwistów, którzy są obyci z bronią i elementami survivalu w trudnych, północnych warunkach. Finowie mają niezłamanego ducha walki i dumnie przypominają zawsze o tym, że nie zostali pokonani przez Stalina i armię ZSRR, choć ponieśli duże straty terytorialne podczas II wojny światowej. Finlandia posiada skuteczną obronę cywilną, która pozwoli na przetrwanie mieszkańców nawet w przypadku ataku jądrowego.
Jej siły zbrojne składają się z wojsk lądowych, powietrznych i marynarki wojennej. Wojska lądowe są najliczniejsze i składają się z około 25 tysięcy żołnierzy zawodowych i rezerwistów, których szkoli się już rocznie nawet 20 tysięcy. Armia Finlandii jest kompleksowo wyposażona i posiada siły obrony powietrznej i rakietowej, brygady zmechanizowane, lekką piechotę oraz oddziały specjalne do walki w mieście i na granicy. Piechota zmechanizowana posiada czołgi, pojazdy opancerzone i transportery. W skład sił zbrojnych wchodzą także oddziały artylerii i pojazdy przeciwpancerne. Siły powietrzne mogą liczyć na Hornety, Hawki i F-18, a marynarka wojenna dysponuje flotą bezzałogowców oraz okrętów rakietowych, desantowych i trałowców. Finlandia posiada również cztery główne bazy wojskowe na Bałtyku, które uniemożliwiają Rosji przeprowadzenie szerszej agresji z morza. Wielu obserwatorów może zadać sobie pytanie, dlaczego akcesja Finlandii nie mogła mieć miejsca dużo wcześniej, szczególnie z uwagi na trwającą od ponad roku wojnę w Ukrainie. Zdaniem analityka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciecha Lorenca na przeszkodzie stały nastroje społeczne oraz preferowana polityka neutralności. Oba państwa, zarówno Finlandia, jak i Szwecja, długo były neutralne. Po zakończeniu zimnej wojny, co prawda rezygnowały z neutralności, ale podkreślały, że będą pozostawać poza blokami militarnymi. To wpłynęło na ich postrzeganie kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. Finowie wychodzili z założenia, że są w stanie skutecznie balansować na granicy między Rosją a NATO. Przy utrzymującym się przez dekady niezwykle niskim poparciu obywateli Finlandii dla członkostwa w sojuszu, którego poziom nie sięgał 30 punktów procentowych oraz po kilku dekadach doświadczenia zimnej wojny i tzw. finlandyzacji, nagły wzrost poparcia do 70 punktów procentowych jest czymś niebywałym, czymś, co będzie przedmiotem badań socjologów i politologów przez długie lata, twierdzi ekspert. Finlandia w piątek również po raz pierwszy wzięła udział we wspólnych manewrach NATO. W czasie tych ćwiczeń fińskie fregaty połączyły siły z niemieckim oraz portugalskim okrętem w celu wspólnego treningu. Ćwiczenia te odbyły się w Zatoce Fińskiej. Jeszcze tego samego dnia fiński prezydent Sauli Niinisto powiedział, że jego kraj jako członek NATO powinien być zaangażowany zarówno w planowanie, jak i same manewry nuklearne. Dziękuję. I teraz głos przekażę Oskarowi, który powie krótko o wyborach parlamentarnych w Finlandii. Dzięki. I w zasadzie na tym temacie już dzisiaj skończymy. Zatem przejdźmy do meritum związanego z wyborami parlamentarnymi, dokładnie do parlamentu Finlandii nazwanego Eduskuntą albo przez Szwedów Riksdagiem Finlandii. Wybory odbyły się 2 kwietnia tego roku, zatem równe 2 tygodnie wcześniej, 2 tygodnie temu względem tego, co akurat nagrywamy. I tak, można było przewidywać przed wyborami, tak jak wspominałem, że obecna koalicja, która jeszcze do tej pory jako tako istnieje, oczywiście do momentu, aż się parlament zbierze najprawdopodobniej, że ona jakoś tam uzyska większość w parlamencie. No, jednak tak się nie stało. Po prostu, zwyczajnie tak się nie stało. Jeśli chodzi o największych zwycięzców, no to trzeba powiedzieć jasno, jest to centroprawica i skrajna prawica. Mianowicie Partia Koalicji Narodowej i Partia Finów. Partia Koalicji Narodowej wygrała wybory dzięki metodzie liczenia głosów Donta. Zwyczajnie uzyskali oni taki boost, jeśli chodzi o ilość parlamentarzystów, pomimo że wynik osiągnęli relatywnie podobny do reszty, to jednak mają większą ilość parlamentarzystów od innych, tak adekwatnie do ilości uzyskanych głosów. To jest w tym wszystkim najistotniejsze. Oznacza to, że czas najmłodszej premier w Europie, czyli Sanny Marin, premier Finlandii z socjaldemokratów, się w zasadzie już skończył. Zamierza ona zrezygnować z funkcji przewodniczącej fińskiej partii socjaldemokratycznej, no i dodatkowo zrezygnowała już z pełnienia funkcji szefa rządu. Zatem mamy teraz w tym momencie rząd przejściowy i czekamy, aż nowy rząd się uformuje. Co jest w tym wszystkim ciekawe, pomimo że Marin zrezygnowała i chce odejść od przewodniczenia swojej partii, to jedną
jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy wyborczych, scenariuszy koalicyjnych w przyszłości w Finlandii jest koalicja między centroprawicą a centrolewicą, plus jeszcze jakąś dokładką, takim mniejszym partnerem koalicyjnym. W tej postaci uznaje się, że może być to najprawdopodobniej Partia Zielonych, ewentualnie Partia Centrum, ale do Partii Centrum za chwilkę przejdziemy. To jest najbardziej prawdopodobny skład rządu w przyszłości. Ktoś się spyta, dlaczego nieprawdziwi Finowie? Ze względu na to, że cała koalicja prawicowa, jaka mogłaby powstać, nie miałaby większości pomimo znakomitych wyników zarówno Partii Koalicji Narodowej, jak i prawdziwych Finów. To po prostu odpada. Zarazem z prawdziwymi Finami inne partie niezbyt chcą współpracować, co też można tak zauważyć. Partia Centrum chciała wcześniej współpracować, ale teraz przechodząc do Partii Centrum, to właśnie Partia Centrum nie chce już z nikim rządzić na ten moment. Taką wydali deklarację. Oni chcą przejść na ten moment do opozycji, ze względu na to, że jest to jeden z najgorszych wyników w historii tej partii. KESK po prostu upadł, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o politykę ogólnokrajową. Przez to chcą po prostu wyciągnąć wnioski i odejść od rządu. Trzeba wspomnieć o tym, że rząd Sanny Marin i wcześniej Antiego Rinne, że no, istniał 4 lata przez całą kadencję. W środku tej koalicji była właśnie Partia Centrum, a wcześniej, w poprzedniej koalicji właśnie złożonej z Partii Koalicji Narodowej i z Partii Prawdziwych Finów, czyli tutaj już tej koalicji prawicowej, również była Partia Centrum. Zatem można powiedzieć, że po tylu kadencjach dają sobie odpocząć i żeby jakoś ruszyć na nowo. To była historycznie jedna z 3 największych partii w Finlandii, a tak słaby wynik może oznaczać, że naprawdę straciła bardzo dużo poparcia w swoim państwie. Co trzeba powiedzieć? Dlaczego rząd Sanny Marin się na nowo nie utworzy? Dlaczego w ogóle cała koalicja przegrała? Właśnie przez słabe wyniki koalicjantów. Wcale nie partii socjaldemokratów, ze względu na to, że socjaldemokraci poprawili swój wynik o 2 punkty procentowe ponad. Także można powiedzieć, że oni dali radę. Tylko problemem jest z kolei Centrum, Zieloni i Sojusz Lewicy. No, wszystkie partie spadły i to porządnie. Partia Centrum o ponad 2%, Partia Zielonych o ponad 4%, Partia Lewicy o 1%. No, po prostu bardzo źle przeprowadzana kampania wyborcza, co też było widać w mediach i wyborcy oczywiście na to odpowiedzieli. Jedynym koalicjantem, który faktycznie nie zawiódł, to Szwedzka Partia Ludowa, tylko trudno, żeby ona zawodziła, skoro ubiega się co 4 lata dosłownie o ten sam elektorat mniejszości szwedzkiej w Finlandii, mieszkającej głównie w takim bardziej centroprawicowym południu, gdzie są zarówno Helsinki, jak i inne większe miasta fińskie pokroju Espoo. Także to są ich takie główne miejsca, gdzie oni tam zdobywają wyborców szwedzkojęzycznych. Tak jak powiedziałem, największymi zwycięzcami jest cała prawica w Finlandii. To ona teoretycznie powinna rządzić, ale nie będzie. I to jest w ogóle w tym wszystkim najciekawsze. Będzie też sporo takich przetasowań wśród głównych postaci w polityce. Liderka partii Centrum także najprawdopodobniej odejdzie z takiej wielkiej polityki. Oczywiście pozostanie deputowaną do Eduskunty, ale tutaj możemy się spodziewać takich innych ciekawych przetasowań. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, w jakich regionach głównie partie wygrywały. To Finlandia jest troszeczkę inna od innych państw na świecie, gdzie zazwyczaj wielkie miasta są takie bardziej liberalno-lewicowe. W tym przypadku Helsinki od wielu lat pokazują, że są takim specyficznym okręgiem dla centroprawicy, w której to ona zazwyczaj rządzi i ona tam rozgrywa karty. I tak samo takie okręgi wokół Helsinek także zdobyła centroprawica, czyli w tym przypadku Partia Koalicji Narodowej. Prawdziwi Finowie zdobyli te najmniej zamieszkałe tereny pokroju Laponii, pokroju Oulu. Z kolei socjaldemokraci wygrali takie centrum Finlandii, głównie tutaj chodzi mi o okręg wyborczy w Pirkanma. Bardzo ciekawe miejsce, gdzie właśnie socjaldemokraci byli zawsze silni i to też pokazuje, że te nastroje wyborcze były tak
skreowany, że te trzy partie walczyły w zasadzie o pierwsze trzy miejsca i do końca liczenia głosów nie było pewne, kto ostatecznie zajmie te pierwsze trzy miejsca, ze względu na to, że wszystko wskazywało na przykład na początku na to, że socjaldemokraci będą pierwsi. Potem przerzuciło się przez chwilę na prawdziwych Finów, ale już od mniej więcej 50% liczenia głosów w Finlandii było praktycznie wiadome, że partia Petteriego Orpo wygra i najprawdopodobniej to właśnie szef partii Koalicji Narodowej będzie nowym premierem Finlandii. Można powiedzieć, że rząd Sanny Marin spisał się, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bo jednak to on ostatecznie wprowadził Finlandię do NATO, ale jednak przez słabą sytuację gospodarczą wewnątrz państwa i taki totalnie zaprzestały rozwój gospodarczy Finlandii, centroprawica i prawica urosły w siłę i dzięki temu w zasadzie któraś z tych partii będzie rządzić, najprawdopodobniej, tak jak już powiedziałem, partia Koalicji Narodowej, a premierem będzie jej lider Petteri Orpo. Także dziękuję i dziękuję wam wszystkim za dzisiejsze nagrywanie wspólne, za dzisiejszy podcast i co trzeba powiedzieć, dawajcie feedback i do zobaczenia za dwa tygodnie. Dzięki wielkie, cześć.